dzisiejszym filmie Pet Simulatora po pierwsze, dalej próbujemy zdobyć jakiegokolwiek huge peta i dzisiaj robimy kolejne testy. Jakby dzisiaj na pewno chciałbym trochę tych global giftów otworzyć, bo z nich jest naprawdę duża szansa na huge peta. Przynajmniej była jakby kiedyś. Możliwe, że oni ją zmniejszyli, bo wcześniej jakby na tym global gifcie pokazywała się szansa 0,16, czyli no 0,16 po prostu na każdym rolu, a na takim gifcie macie 10 roli, czyli łącznie wcześniej była szansa na tego huge'a 1,6. No teraz jakby same znaki zapytania zostawili, więc możliwe, że teraz to trochę pozmieniali. Dzisiaj też o dziwnych rzeczach musimy porozmawiać, które za niedługo się pojawią w Pet Simulatorze. No i też oczywiście będziemy próbowali dalej tutaj huge peta wydropić. Jakby aktualnie, jeżeli chodzi o goldy, to mam tutaj na tym koncie 18. Na moim drugim koncie też mam trochę. Tak sobie trochę też to poklikamy, jakby długo nie będziemy tu siedzieć. Długo na pewno nie będę tego twierdzić, bo mi się nie chce. No i dzisiaj też rozpoczynamy pierwszy dzień czekania, aż poprawię mój enchant. Bo powiem wam, że dzisiaj jak nagrywam ten film, to jest wtorek. Od niedzieli tylko i wyłącznie jeden deweloper się zalogował do Roblox Studio, a więc tylko jeden deweloper na 6 głównych deweloperów Pet Simulatora aktualnie coś robi w Pet Simulatorze. Jakby nie wiem, może oni mają po prostu taki tydzień pracy, że oni dopiero pracę zaczynają od środy i na przykład pracują do niedzieli czy soboty czy coś takiego. No może tak być, ale no to jest mega dziwne, że oni tyle czasu tego enchantu nie poprawiają, nic nie robią z tym enchantem, ale na szczęście przynajmniej swoją cenę ten enchant trzyma. Jak do piątku go nie poprawią, to w piątek go raczej sprzedaję. No jakby i tak na nim zarobiłbym na przykład teraz 250 milionów, bo jak dobrze pamiętacie z ostatniego filmu, ja go kupiłem za 250 milionów. Jakby tutaj jeszcze sobie TSL otwórzmy, może coś nam jeszcze wyleci. Już łącznie otworzyłem, powiem wam, że z 70 gold kluczy i ani jeden huge pet mi nie wyleciał. No chyba, że mi wyleciał, a tego nie zauważyłem, ale dobra, otwórzmy tutaj te dwie cele. Idziemy na triplazy kupować wszystko i też wam o tych dziwnych rzeczach opowiem, które Preston planuje dodać. Jakby tutaj sobie jeszcze to otwórzmy, no niestety nie ma huge peta. Oprócz tego też jeszcze dzisiaj mamy tutaj coś takiego do otworzenia. Na drugim koncie sobie to zrobiłem, na drugim koncie mamy robuxy, a więc to też na pewno dzisiaj otworzymy. Ewentualnie, jeszcze zanim pójdziemy na triplazy, zróbmy jedną rzecz. Raz sobie zakręćmy skrzynką i raz sobie zakręćmy kołem. Znaczy może kołem niekoniecznie, bo tutaj huge'a nie ma. No nie, kołem się nie opłaca, ale skrzynką. Jakby kilka osób mi pisało, że tak sobie jedną skrzynkę otworzyło i trafiło huge'a w ogóle. A więc no giga fart, jakby tylko w ogóle tych kluczy nie ma, tu musimy sobie przerobić wszystkie. Tak cyknijmy sobie po prostu jedną. Zobaczymy, może akurat nam wyleci. No niestety nie wyleciało. Ale dobra, idziemy na triplazę, tam dużo kupowania, sprzedawania i o wszystkim wam też opowiem. Jakby ogólnie dzisiaj w planach mam wydać tak co najmniej ze 100 milionów na te global gifty, bo tak jak mówię, no z nich jest duża szansa na tego huge'a, a możecie zawsze trafić na przykład Rainbow Shiny huge'a, który byłby warty, możliwe, że nawet Titanic, jakby, jak ten huge pet nazywa się? On nazywa się jakoś Lunar. Zwykły jest warty 200 milionów, więc całkiem sporo. Golden jest warty prawie bilion, a więc giga dużo. Rainbow jest warty 2 biliony, a realnie tak pewnie więcej. Zobaczmy, czy jest w ogóle jakiś Rainbow Shiny. Piszmy Lunar, jakby w ogóle nie pokazuje tego huge'a, co jest dziwne w sumie, bo tutaj jakby w dropie macie tego huge'a. No jest Gold Shiny, Rainbow Shiny. Tutaj no Gold Shiny pokazuje, Gold Shiny w ogóle 3 są. Jest warty takiego dobrego Titanica, 15 bilionów jest warta, więc no na tym można sporo zarobić, jak farta macie. Jakby wystawmy huge'a, bo tak jak mówię, trochę jeszcze przydałoby się zarobić, skoro dzisiaj znowu dużo wydać musimy. No ten już 82... miliony chodzi, nie wiem, za 75 niech mi się sprzeda, kupcie ktoś tego huge peta, trzeci odcinek go sprzedaje. Dobra, niech to tak chwilę sobie postoi, a w tym czasie no takie testowe 5 tych global giftów otwórz, może akurat tam właśnie wyleci huge pet, zobaczymy, może wyleci nam jakiś shiny, rainbow czy coś, nie będziemy już musieli w ogóle więcej tego kupować, no tutaj nic nie mamy i tutaj ostatnia kupka, no i chyba nic nie mamy, tak mi się wydaje niestety. Jakby ogólnie przydałby się taki test zrobić, że na takim koncie to otworzymy, na którym kompletnie nic nie mamy. Dobra, i trochę powiem wam, że postałem i sprzedał nam się w końcu ten więzienny pet. Po takim czasie w końcu go sprzedałem. Tak jak mówię, wdropimy sobie pewnie ich więcej, ale też przechodząc do giga dziwnej rzeczy, która może zwiastować, że w Pet Simulatorze w końcu Preston się weźmie do roboty. No bo wiemy, że teraz Preston wrócił do cotygodniowych update'ów, no ale o ile backroomsy były fajne, tak te part 2 to była takie trochę kopiuj wklej. Ten więzienny jest, no też taki, że coś tam może zrobicie, ale nie jest jakiś super to update. To dostaliśmy dosyć ciekawą informację. Prawdopodobnie nie wiem, w jakim to jest kraju, ale jest jakaś kolaboracja Pet Simulatora z Donaldem. Zobaczcie, tu jest taki właśnie filmik promujący tą jakby kolaborację. Tam nie wiem, ogólnie coś po hiszpańsku mówią, czy po jakimś innym. Na pewno nie jest to angielski, nie jest to polski tym bardziej, ale no coś tam ogólnie mówią, jest taki filmik promujący tą akcję. I też pojawiły się różne jakby koncepty petów. Tutaj na przykład macie takiego McDonald's Chess Mimika, tutaj macie jakiegoś, nie wiem, w ogóle McDonald's kota takiego, a więc jest to naprawdę, naprawdę ciekawa rzecz. Ogólnie Pet Simulator nie będzie pierwszą grą w Robloxie, która ma kolaborację z McDonaldem, bo Adopt Me miało chyba już
dużo, dużo wcześniej właśnie kolaboracji z McDonaldem. Jakby wątpię, że to do Polski wejdzie, no bo w Polsce Pet Simulator teraz jest raczej mało popularny. Może w 2021, jak każdy nagrywał Pet Simulatora w Polsce, to wtedy by weszło, ale teraz raczej wątpię, ale kto wie, może jakoś sobie ogarnę takiego McDonald Pet jakby, albo taki McDonald kod, żeby to wpisać, bo jeszcze nie wiadomo, jak do końca to będzie działać. Na razie chyba nie ma żadnych, nie wiem, McDonald Petów. Tak mi się wydaje. No nie, nic nie ma. Chociaż to pewnie nie będzie się nazywać McDonald, na przykład Chest Mimic, tylko jakoś inaczej, bo wydaje mi się, że w Robloxie nie można używać nazw brandów. Ale dobra, jakby poczekajmy jeszcze chwilę, żeby coś się sprzedało i bierzemy się za kupowanie tych wszystkich global giftów, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że na tym można dużo zarobić, jak macie farta. O, w ogóle to jajko porapię, dobra, to jakby oprócz tego też jedno jajko sobie na pewno kupmy. Zawsze trzeba z jedno chociaż w filmie otworzyć. No jeszcze to w ogóle mam do otworzenia. Dobra, jakby tutaj to sobie otwórzmy. Dzisiaj chciałbym się trochę, tak jak mówię, na tych global giftach skupić. No, jednego dalej niestety nic nie mamy i dalej Rainbowa nie ma, nie wiem, powiem wam, że możliwe, że tych ekskluzyw w ogóle nie ma w wersji Rainbow. Tyle co ja tych jajek otworzyłem i ani jednego Rainbowa. Dobra, jakby coś jeszcze się ogólnie sprzedało, w ogóle to jest za jednego gema takie coś. Dobra, to ja dam 5 gemów tutaj, może sobie wylistuję za 5 gemów takiego peta, który jest warty 10 milionów. Nie wiem w ogóle, czemu ktoś tu jednego gema daje. 6 gemów daje. Dobra, dajmy, nie wiem, 15 gemów. A dobra, ktoś dał milion. No dobra, to ja dam 2 miliony. Dobra, nie chcę mi się tego licytować, jakby pewnie to i tak się sprzeda po normalnej cenie. Jakby zajmijmy się tymi global giftami, oby się w jakiejś dużej ilości udał znaleźć. Dobra, tutaj powiem wam 8 sztuk, nawet poniżej rapu. I tutaj w ogóle flagi są. Ktoś ma 162 te exotic flagi, one już 400 milionów prawie chodzą. Dobra, jakby tak przydałoby się tych giftów kupić, no chociaż z 50. Myślę, że 50 to będzie taka dobra próba, żeby przekonać się, czy da radę coś z tego wydropić. Jakby na razie nic z tego nie wydropiłem. No i tu dla odmiany trochę powyżej rapu, ale dobra, za tyle to kupmy jakby, tyle to można kupić. Chcę po prostu jak najszybciej kupić 50 i kliknąć sobie te 50. Aktualnie ile tego mamy? 29, dobra, to jeszcze musimy 21 dokupić. Tutaj powiem wam, że znowu poniżej rapu, a więc też sobie kupmy. Nie wiem, jakby muszę któregoś razu zrobić taki test na takim kompletnie nowym koncie. Jakby teraz nie chcę mi się przerzucać na żadne konto drugie tego, ale no wydaje mi się, że te global gifty to jest całkiem niezły interes, bo z tego nawet jak wychodzicie na minus, no to nie wychodzicie na taki jakby duży minus, tylko myślę, że tak, nie wiem, połowę tracicie na tym maksymalnie, a możecie zarobić dużo, jak wam wyleci oczywiście hugek. Dobra, i kupujemy ostatnie global gifty, kupmy nawet te wszystkie, to będzie trochę więcej niż 50, trochę więcej otworzymy w takim razie niż 50. No i też może jedno jajko jeszcze by się przydało kupić, tylko tu są drogie. Dobra, mniejsza w to jajko, jakby jedno otworzyliśmy w filmie, dzisiaj skupmy się na global giftach, bo to jest najważniejsze. Jakby dzisiaj znowu na Devoidzie sobie otwórzmy to, może Devoid nam przyniesie szczęście, jakby w starym Pet Simulatorze, pamiętam, kiedyś miałem naprawdę dużego farta, bo otwierałem sobie chyba takie tiki jajka i trafiłem dwa huge, gdzie wtedy na te huge no też była mała szansa, albo nawet trzy huge wtedy trafiłem, nie pamiętam, ale dużo trafiłem huge w starym Pet Simulatorze na starym Devoidzie. Tutaj jakby na startach sobie otworzyłem te zgliczowane, nic mi nie wyleciało. Na początku spróbujmy 4, zobaczmy jak to tu wygląda, nie będziemy się z tym jakoś długo bawić. No tutaj tych gemów dużo leci, tutaj jakieś takie rzeczy, no i hugek, nie, na razie nie ma, ale w ogóle po 5 płotek dziewiątek może z tego wylecieć? Ile płotki dziewiątki są warte? Dobra, 10 tysięcy, myślałem, że więcej są warte. Chociaż to płotki dziewiątki, jakby jeszcze są płotki dziesiątki. Płotki dziesiątki są warte w sumie 70 tysięcy. No trzeba by dokładnie policzyć, ile to jest wszystko warte. Jakby otwórzmy sobie teraz 8, tylko te pety muszę za chwilę zdjąć, bo trochę będą nam tutaj zasłaniać. Jakby zobaczymy, może za 8 nam właśnie coś wyleci. No dajcie hugeka, hugek. I chyba nie ma hugea, tak mi się wydaje. No dużo wszystkiego strasznie się sypie. Zdejmijmy sobie pety, żebyśmy dokładnie wiedzieli, co nam leci. Tutaj w ogóle mamy obserwatora. Ile nam tego zostało? 45, dobra, to jeszcze sporo nam tego zostało. Tutaj sobie ładnie w kółku tak stańmy, żebyśmy wszystko widzieli. I teraz musimy tutaj polować na huge peta. No proszę, daj jednego huge peta, zwykłego huge'a i naprawdę będę zadowolony. W ogóle, czy mi się wydawało, czy tutaj też najlepsze enchanty mi poleciały? Lecą też normalnie płotki dziesiątki tutaj i najlepsze enchanty lecą z tego. Jakby ile jest taki enchant dziesiątka warty? Milion gemów i 5 takich płotek. No powiem wam, że to naprawdę może się zwracać. Nawet jak wam huge pet nie wyleci, to może się okazać, że wyjdziecie na czymś takim na plus. Tym bardziej, że to w ogóle codziennie z ceną spada, bo ludzie tego mega dużo dropią. Ja dziennie takich jakby giftów dropię około 10-15. No nie no, zobaczcie, że te enchant najlepsze lecą. Powiem wam, że to jest naprawdę opłacalny gift. Tylko no jeszcze, żeby ten huge pet za kichany mi wyleciał. Daj tego huge'a jednego. I wtedy już na pewno na plus na tym wyjdziemy. Nawet jakbyśmy nic już nie trafili dalej, bo taki jeden huge jest warty 200 milionów, na te gifty wydałem no trochę ponad 100. Dobra, ale jeszcze mamy kilka prób, a jak nie to, to oczywiście jeszcze mamy huge jajko, z którego na pewno huge trafimy, tylko no oby nie najgorszego, oby nie bata, nic takiego. Ale dobra, tutaj jeszcze sprawdźmy, czy coś się pokaże. No tutaj hugek może tutaj... Ostatnia szansa, no nie ma tego huge'a zakichanego. No tych potek dużo leci. Na coiny są warte 50 tysięcy, na laki
są warte 232 tysiące, a więc jak wam takich 5 wyleci, to macie 1 000 000 gemów. No i na treasure chyba w ogóle nie lecą, bo jeszcze nic nam nie wyleciało na treasure. Dobra, mamy 13 jeszcze tych rzeczy, czyli teraz otwieramy 8, no i później 5 jakby tych giftów. No proszę cię, daj tego huge'a. Jednego huge'eka daj, jednego. Nawet zwykłego, nie musi być rainbow, nie musi być shiny, nie musi być nawet gold. Ważne, żeby był chociaż zwykły. No dalej nie ma tego, ale powiem wam, że mega się fajnie patrzy na to, jak takie mocne enchanty lecą, mocne potki. Żeby ten mój zakichany superior chest mimic tak dropił takie rzeczy, to wtedy rzeczywiście byłby superior. A teraz to jest co najwyżej, nie wiem, common i tyle. Dobra, ostatnie 5, może na koniec nam właśnie wyleci huge'ik. Tutaj ostatnia szansa z tego, tutaj... No nie ma. No dzisiaj nie mamy farta z tego niestety, znaczy farta. Nie wiem jak dużego farta byśmy musieli mieć, żeby to nam wyleciało, bo procentów już nie ma podanych, bo ukryli te procenty. Ale dobra, zobaczmy tutaj tego huge'a, czy tutaj nam wyleci jakiś rainbow gold, czy coś takiego. Willow Wisp i to zwykły. No dobra, dzisiaj też nie mieliśmy niestety farta. Koniecznie sprawdźcie sobie nowy film z mojego drugiego kanału, który wam się teraz wyświetla, i oczywiście do następnego.